Witajcie, jestem Jax, to kolejny odcinek serii zagrajemy w Agarest Generations of War. Nie, zmieniamy urządzenie na klawiaturę, kontynuujemy grę od momentu, którym skończyliśmy, czyli przed eventem w ukrytej ścieżce. No, idziemy drogą sobie ukrytką ścieżką i tutaj pojawia się problem. Stoi na drodze kamień. Cóż, kamień to kamień. Co zrobią nasi bohaterowie gry? What the fuck? Kamienie nie pojawiają się znikąd. No właśnie, że nie, pojawiają się czasami, jak spadają z góry. No masz rację, Dyszana. Zastanowienie się, dlaczego tu jest ten kamień, to tyle czasu. Trzeba się nim zająć. Ty, wielkoludzie, przenieś go. Przejść górą? To nie jest tak wysoki kamień. Cóż. Tak, dość proste, rozumowanie. Do broni. To tam będę masz ostrze. Nic. Walczymy z kamieniem, wielkim kamieniem. Jeżeli połączymy jakby rozszerzone lokacje, możemy raczej walczyć razem. No, to daje więcej też. Więcej AP. Nie. Mam to gdzieś. Ty masz tutaj, więc tu się połączymy, więc są wszyscy połączeni. Uderzymy jakimś prostym ciosem jak na razie. Typu. Co robi właściwie Geospol? Sprawdźmy w ogóle. Dzwoneczek. Co robi ten dzwoneczek? Zapomniałem w ogóle niektórych speli, to no, ich nie widziałem. Dobra, więc Ellis standby. Może użyjmy po prostu Sonic Wave'a i Blasta. Czyli Sonic Blasta. To nie zadziałało ani troszeczkę, ale ustawił nas w tej samej lokacji, więc w tej turze wciąż będziemy połączeni. A, jednak nie. Nie, ty musisz się przesunąć, bo jesteś odłączony od... Tu powinieneś być. Dobra. Kiedy odrywaliśmy sobie... No właśnie. Możemy używać jakieś breaki. W sumie są ileś chyba ataków czy coś w tym stylu. To nie ma znaczenia w tej chwili. Możemy w ogóle go atakować, to jest problem. Standby. On już może. On tylko... Jeszcze nie masz na tyle specjalnych ciosów, żeby używać... Użyjmy Broken Hitu. Fajne animacje tam są. Standby, standby. Dobra. Marnujemy trochę czasu. Dobra. Dobrze jest. W hejs i możemy może udać już czymś silniejszym. Byłoby dobrze. Czy mogę już się walić? Holy Link nie, jeszcze brakuje mi. Za to Shine Stormem też nie. SP ona w ogóle ma za mało SP. Użyjmy, połączmy ją z nim. Tak. Do tego jego z nim też połączmy w ten sposób i zrobimy podwójne ciosy, żeby tylko ładować więcej SP. No widać, ta skała ma dużo życia. Trzeba uważać. O, zadaliśmy jej porządnie ciosy. Wow, wow, wow. Ale przywaliły, to nieźle. Tą skałę. Tak nie będziemy mieli SP. Dostaliśmy trochę EP. Są różne waluty i różne rzeczy. Później się... Tak jakby z tym... zaznajomimy. Ale na razie idziemy dalej. Mamy... Punkty, party pointsy. No naprawdę doładować trochę... postaci. Mamy PP, czyli możemy... Dostałem to w DLC-Bundle, czyli taka boosta na początek. Najlepiej będzie ładować w... właśnie nią. Ładujmy jej do, nie wiem, do 20 też szczęście. Dobra. To wystarczy. Jeszcze Borgonajnem trochę boostujemy. Siła, wytalność. Standardowo. Do 30 trochę... Niedobrze, myślę. Trochę inty, żeby miał więcej... Resistance. I szczęścia do 10, dobra. Trochę go przypustowałem, ale to nie ma znaczenia tak właściwie. Kolejny event mamy na tej ukrytej ścieżce. Chciałem... A. Tak, jak się spiskują sobie tam w tym domu, pałacu. ホボスのことをお忘れか。村とも言えぬ集落を攻めよう。シリアムやエルフなど所詮過去の遺物。Tak, elfy i Syrium to jednak dwie inne rzeczy. Zapomniałem. No chociaż są bardzo do siebie podobne. Syrium tak jakby rodzaj elfa, ale jednak nie. No. No, oni wypowiadają wojnę, zamierzają zaatakować coś, jakąś tam bramę. No, nasz bohater tam się gdzieś pojawi w pobliżu, więc myślę, że to będzie ciekawego. No i widzę, się prosi o jakieś wsparcie, o kogoś. Mam nadzieję, że jednak tego wsparcia mu nie udzielą, bo... To nie jestem na rękę. No i mamy kolejną, tak jakby, kropkę do walki. Można grindować te kropki, można walczyć je w nieskończoność, jeżeli chcemy na przykład pokonać określoną ilość przeciwników. To jest jakiegoś większego sensu, powiedziałbym, że nie ma. Może nie. Gdzie tu masz jakieś tu najbliżej? Nie, nie bardzo. Może postawmy bardziej tu, a jego tu. Nie. No, no, no. Nie lubię, jak Ellis nie jest połączona z Borgonajnem. No i jest wszystko idealnie, tak miało być. Najbardziej opłaca się overkillować więcej expa i itemów, dostać za to. A to jednak pomaga w sumie. Skill. Nie mogę atakować tamtego, ponieważ to ono zaczyna. Standbyjemy. Przywalmy tak właściwie power atakiem. Trick... nie, właściwie to double edge'em. Nie mam go też... może niech będzie ten impuls chociażby. Będzie overkill. No już go już overkilluje ładnie. To już będzie miło. No. Każdy zyska specjalnych punktów. W sumie to nie ma jakiegoś znaczenia, możemy tak naprawdę nawalać w niego czymkolwiek, bo standby. On też nie ma jeszcze punktów, więc... jak walczymy z... połączmy ich ze sobą. Tutaj. Nie! A, odłączyłem go od nas. Więc nie będzie jakiegoś komba przeciwcznego. A, uderzył w nią. Co za gnój. Nie wybaczymy tego. Przywalę mu porządnie, że się zesra. A tamten się nawet nie zbliżył do nas, więc... light heal. A, Jelly healuje obu, więc to jest taki dość fajniejszy heal. Tylko, że więcej też marnuje tego. Trick hit. Nie mamy rasza niestety na tej postaci. Ale dobrze byłoby też... użyjmy może bardziej impulsa. I broken hita, dobra. Bardzo dużo zadaje obrażeń, więc myślę, że broken hit overkilluje też go, dostanę więcej itemów dzięki temu. Bardzo lubię dostawać itemy, więc... tym więcej komp się tak właściwie robi, tym większość specjalnych punktów się staje. To tak naprawdę daje nam możliwości na przyszłą część gry. Właśnie niech stoją, bo połączymy ich. Gdzieś tutaj postawimy tu. Tutaj się postawię. Ciebie tu? Nie, nie tu. Tutaj. Tak właśnie. Będziemy walczyć z nim. Oczywiście uderzy z rushem. Standardowo. Nic specjalnego. Blasta nawet nie trafił za bardzo wszystkich ciosów. Ale ma więcej AP, bo standbyował dwie tury. Więc to też jakoś specjalnie nie boli. Howling Blade. Połączymy jeszcze takie coś. Nie. Rush. I wykończymy go tak naprawdę. Zoverkillujemy. Nice. Overkillujemy. Tak jakby. Manistrika to jakby połączenie dwóch broken hitów na raz. Jest takie zabawne dosyć. Jesteśmy dwie trawy, dostajemy bardzo też... dostaliśmy boosta 5%, można dostawać S-boosty, czyli 20% X-boosta, chyba? Albo 30%. No i tak naprawdę... mamy tu miasto. Co się dzieje w tym mieście? No, jest tu miasto. No. No, właśnie tak. Jest dziwna trochę dyszana. Taka zjaranna panna. No jak zrobimy małe zakupy, to też sensowne jest, bo to jest miasteczko takie. Blokuje nam się rzeczy za przejście. Dalej, nowe PP dostaliśmy. Jest tu... I jak widać miasto dzieje się na kilka rzeczy. Tu można healować swoich martwych sojuszników. Tu mamy Adventure z Guild, gdzie można robić ciekawe rzeczy w sumie. Tytuły w sumie głównie. Tam właśnie będziemy mieli odbite blokowane kilka... Właściwie dzięki... Powinniśmy mieć coś odblokowane. Nie mamy, mamy właśnie. Part-timer. Dostaliśmy za darmo właśnie ten gold z DLC. I w sumie to byłoby na tyle. Wszystkie się odblokowywałem, więc wiem mniej więcej. To wygląda. W późniejszym etapie będzie nam łatwiej to zrobić. No tu wykonywać lepsze bronie, ulepszać stare bronie. Enchance na razie. Właśnie. Tak, ulepszymy na razie ten właśnie miecz, który nosi nasz główny bohater. O Jezu. Ej, nie stać nas? Chyba nie. Może jednak ulepszymy bor... Tak po troszeczkę tylko. Dobra, wystarczy. Już bardziej nie ulepszymy niestety tych broni. Zobaczmy sobie zakupy, jakie możemy zrobić. Zależy mi na temach, których... Iron, Flaret... W sumie tak nie za bardzo dużo takich specjalnych, dobrych itemów jest. Killów nie ma żadnych. To są rzeczy, dzięki czemu można używać... Są przydatne rzeczy, warto je kupić. A że mamy dosyć dużo golda za darmo, więc kupię to wszystko. To pozwoli mi trochę... Dobra. Akcesoria są ważne też, których nie ma tu w ogóle. A niestety nie ma tu za dużo nic. Zobaczmy, czy się odblokowała już kuźnia. Nie, na razie jeszcze nie blokowała się kuźnia. Dobra. Ruszamy dalej. Mamy jeszcze trochę czasu, może pokonamy z kilku przeciwników. A, w walce można ustawić jeszcze tryb auto. Żeby sobie sam grała za ciebie. Więc... W ten sposób gra sobie sama. I tak w sumie nie jest to zbyt efektowne moim zdaniem. W ogóle sam grać, bo to oglądana by była bardziej gra. Zobaczymy, co zrobią bohaterowi w sumie. Broken Hita robi czyli maksymalnie nastawione są na overkillowanie, coś jest dziwne. Ona sobie zrobiła sama Trick Hita i dzięki temu mamy overkilla, ale jednak nie chcę bardzo. A on przywalił, ale nie zoverkillował, też beznadziejna sprawa. Przywalę wszystkim, co mam w tego kolesia, zawerkujemy go, żeby było więcej nagród. Oczywiście troszeczkę obiją moich ludzi, szczególnie w sumie Ellis. Wsadziłeś troszeczkę koleś. Przez to oberwiesz. I to całą moim gniewem w sumie. Ma dużo AP, więc połączymy to w Broken Hita, to w Banish Streaka. Do tego dorzućmy jeszcze... Nie wiem, mogę tak dorzucić w ogóle? Ja nie mogę, dobra. Podjemy niego Broken Hita na początek, a potem Banish Streaka. Oczywiście z overki konaliśmy go, to już będzie taki dodatek. No, w sumie tak to wygląda praktycznie cały czas. No, gold się zwiększał tylko. Wstaje dodatkowe złoto. Może podwiększymy mu trochę szczęście do 3. Dobra. Wystarczy mu tak w sumie? Głównie inteligencja, żeby dwaliła damage'em jak... głupia. Ten event, w sumie ten quest zrobimy w następnej jakby... następnym odcinku na przykład. A tutaj w sumie zadwalimy tą lokację i... byłoby na tyle w sumie. Myślę. Mogę za bardzo jej tutaj połączyć. Myślę, że nie będę miał. Jeżeli jego przestawię tutaj. Nie, nie łączy go. A chcę połączyć ich obu. Jest trudne. No, nie, nie. Dobra, połączyłem wszystkich. Tak to się robi. Oczywiście oni zaczynają, pomimo... Nic tak na właściwie... Jeszcze blastem przewali. Ten blast to nie blast. To jest moja kolej. Żeby mu pokazać... Nie wiem, czy na więcej na many. Trzeba po prostu trick hitem. I overkill. Nice. Naprawdę się nie skupię na tym, żeby ich nawet overkillować. Skill. Standby. Interesuje? Można podhealować kogoś, żeby więcej tak jakby SP załadować jej. W sumie 5 dostanie kolejnych. Kontra... Standby. Standby. No dobre, właściwie. Nie, może tu? Nie za bardzo. Tu? Dobra. Stawmy tak jak byłaś, Ellis. Cię tak nie udawaj, dobrze. A tu... Jest tutaj o było połączenie. O, jest idealnie. Nawet połączyłem ich z dwoma na nas. Dobrze. Się powyżywali. Będę mi blastem walić, jak widać. Mogę już przywalić Howling Blade'em u niego. No tak zrobię. Tutaj zrobimy power attack, tam cokolwiek w sumie. Załatwmy go po prostu Howling Blade'em. A resztę po prostu atakujemy resztą po prostu dzięki temu. Ona wyrkieruje Howling Blade'em, jak widać. O, nawet ma jeszcze troszeczkę rzeczy, żeby trochę przywalić. No dobra, robimy Broken Hit jeszcze i Banish Streak. Nie, takie combo, które praktycznie nie przeżywa żaden z tych żołnierzy. Będę śmieszny z tym mieczem tak właśnie. A, dopiero teraz się kończyły. Można włączyć animację. Dobra. Dostaniemy A. Gold się w sumie tego zwiększa. No jest, zwiększa się wszystko praktycznie. No, jak mówiłem, zakończymy tu odcinek. Nie ma sensu przedłużać. W tym odcinku się właśnie bierzemy do... To jest dungeon, dobrze pamiętam. Questy to są dungeony. I tu będziemy sobie tym właśnie mogli dungeonem przejść dalej. Więc na razie, MrJax, cześć!